Hej, siemanko ludzie, Tadzik z tej strony. Dzisiaj mamy 11 sierpnia, no i właśnie o takiej dziwnej porze nagrywam, bo nie o 9 wieczorem, tylko o 9 rano. Moi drodzy, dzisiaj przyszedł czas na pewną nowość. Otóż zapowiadałem właśnie niedawno w ostatnich odcinkach, że coś się u mnie nowego pojawi, prócz unboxingu w plenerze. No i właśnie przyszedł czas na tą nowość. Postanowiłem, że od tej pory, od tego odcinka, będzie nowa seria na kanale pod tytułem Saszetkowa Potyczka. Potyczka to jest inaczej pojedynek, tak więc no pewnie znacie. Znaczy już zakładam z góry, że wszyscy go znają, bo kto by mógł nie znać. Mowa tu o Sepku 19801. On właśnie nagrywał i nagrywa do tej pory od czasu do czasu zaszetkowe pojedynki i dokładnie będą wyglądały tak samo te zasady, tylko u mnie to będzie się po prostu nazywać pod inną nazwą, no bo bez jaj, po co byłoby wszystko od A do Z kopiować tak dokładnie. No właśnie, moi drodzy, wykorzystam sobie tutaj saszetki, których nie otworzyłem jeszcze z saszetkowego Itpaja, mojej dawnej też przeze mnie wymyślonej serii. Są tutaj takie saszetki, a ja sobie otworzę dzisiaj tak dokładnie z Update Edition. Tu jeszcze widzicie blisterek nieotwarty, więc zaraz go będziemy musieli otworzyć. A tu mamy jeszcze dwie saszetki. No właśnie, dwie pojedyncze saszetki. No moi drodzy, i dokładnie tak jak wcześniej mówiłem, zasady będą dokładnie takie same. No czyli będziemy robić... No właśnie, a u mnie trochę to się zmieni, bo będzie tak, że wy będziecie pisać propozycje. I ta oczywiście najwięcej, tam gdzie będzie najwięcej łapek w górę, to tą propozycję wezmę i taki też pojedynek zrobimy. No i właśnie będziemy robić z kimkolwiek, czyli nie będzie tak, że tylko piłkarzami będziemy mogli robić. Będziemy mogli i piłkarzem, i na przykład jakimś aktorem, youtuberem. No kimkolwiek. Wiecie to znaczy kimkolwiek, więc chyba nie muszę mówić. Tak więc mam nadzieję, że będzie śmiesznie. No właśnie, no ale taka właśnie uwaga, bo saszetkowe potyczki nie będą się opierały tylko właśnie na tych pojedynkach między no właśnie kimkolwiek, tylko będą też saszetkowe potyczki klubowe i reprezentacyjne. I w klubowych będzie wyglądało to tak, że na przykład będzie w najbliższym czasie jakiś mecz, załóżmy Legia Bayern, tak sobie wymyślam, no to wtedy wiadomo, będziemy robić taki meczyk. No i oczywiście będę musiał mieć saszetki, gdzie będą karty właśnie z tych drużyn. No jak ich nie będzie, no to wiadomo. Będzie jakiś tam inny pojedynek, inny mecz. No tylko w tej chwili sobie tak wymyślą oczywiście z tym Legią Bayernem. No więc takie pojedynki będą. No i oczywiście w tych pojedynkach, jak będzie karta z jakiejś drużyny, którą właśnie będziemy się bić, no to będzie to uznawane jako gol. A więcej wam powiem po prostu, jak właśnie dojdzie do takiego pojedynku, bo dzisiaj już nie chcę trochę dłużyć. No, ale w dużej mierze będą właśnie takie. Czyli te z kimkolwiek. Dzisiaj właśnie sobie wykorzystam saszetki. Ze starej już myślę dość Update Edition. Już raczej nikt jej nie zbiera. No, tutaj było mało do zebrania kart. Ja użyję tym, moi drodzy, w dzisiejszym pojedynku aż 6 saszetek, bo tyle będziemy używać w tym pojedynku właśnie między kimkolwiek, że tak powiem. No, ale jeszcze będą też saszetkowe potyczki reprezentacyjne, dokładnie będą tak same zasady jak przy saszetkowych potyczkach klubowych. No tylko oczywiście będą one chyba najrzadziej ze wszystkich, bo na razie nie odbywają się żadne mecze, nawet towarzyskie reprezentacji. Poza tym, jak widzicie, no nie kupuję też tego Turaszia, potrzebne by nam były jakieś karty z reprezentacji. No chociaż jeszcze jest FIFA 2017, no właśnie. No ale też nie wszystkie reprezentacje są, tak więc no te pojedynki będą najrzadziej. Dobra, moi drodzy, nie ma co dłużyć. Ja już startuję. Ok. Dobra, otwieramy. Zaczniemy oczywiście najpierw od blisterka. Ja będę to robił jeszcze poza kamerą, bo nie zmieszczę się tutaj. Ok, nożyk odstawiam. Miałem
No i lecimy, już otworzyłem. Tak szybko. A, i oczywiście teraz jak będą te. No, bo tutaj widzicie, listerka były straszetki, tutaj oczywiście on był od tyłu zapakowany, więc tutaj też nie mogło zabraknąć limitki. No właśnie, no i to w takim przypadku, jeśli limitka jest, no to oczywiście, no właśnie, no a w przypadkach, kiedy będziemy grać, znaczy będą pojedynki między kimkolwiek, to będziemy liczyć tylko i wyłącznie karty specjalne. No, ale limitki akurat nie liczymy, bo musiałby być dwie i zakryte, wiecie, no. Tak więc limitka to limitka, już sobie zaraz ją sprawdzamy, czekajcie, a, to nie był blisterek ten biedronkowy bez, tylko ten 30 kart, czyli 5 saszetek, no dobra, czyli użyjemy sobie, bo jak widzicie tutaj już 7, pospieszyłem się, no dobra, w takim razie bierzemy jeszcze jedną, zaraz sobie sprawdzimy, czy faktycznie jest tutaj 5 saszetek i proszę bardzo, mamy limitkę. Mamy tutaj moją limitkę. Mario Götze to jest moja powtórka. W tej chwili brakuje mi tylko Cristiano Ronaldo, lewego oczywiście, i brakuje mi, no w sumie, który nie wchodzi, że tak powiem, w skład tego, takiej kompletnej edycji, taka, no można powiedzieć, limitka specjalnie zrobiona na zaś Martin Ødegaard, też jeszcze w barwach Realu. Ale ona jest wszystkich droższy, tak więc. No ale w sumie jeśli chodzi o te podstawowe, to brakuje mi tylko Ronaldo i lewego, a te mitki jednak nie wpadają w distrach, tylko w giveboxa zdaje się. Ja jeszcze giveboxa nie, no nie kupowałem po prostu giveboxa, dlatego ich po prostu nie mam. A jeśli chodzi o blistry, tak bym kupował, to wszystkie były powtórki. Już wszystkie obecnie karty limitowane mam z tej edycji. Dobra moi drodzy, sprawdzamy czy mam tutaj 7 saszetek. No tak, mamy 7 saszetek. O, patrzcie. Mamy jedną z Suaredem, więc myślę, no i patrzcie, bez tego Suaredem jest 6 paczek, więc myślę, że Suareda sobie jako jednego zostawimy na kiedyś tam, no a będziemy grać właśnie tak na beki, wszystkimi saszetkami właśnie z ujęciem tych piłkarzy, czyli Jacksona, Martineza, tego Welbeck i Ibrahimowicz i Kroos. Dobra, lecimy moi drodzy, już jest 7, 8 minuta prawie, dobra. Lecimy, lecimy, otwieramy, a będę robił tak moi drodzy, że będę robił rzut monetą. Rzut monetą. No właśnie, nie powiedziałem wam jeszcze między kim robię dzisiaj ten pojedynek. Robię dzisiaj między moimi dwoma ulubieńcami, czyli Xavi Hernandez. Oczywiście były zawodnik w FC Barcelony, już w sumie legenda, ale obecnie grający w klubie z Kataru, Al Sadd. No i Andres Iniesta, do tej pory grający w Barcelonie, ale już no, nie aż tak dobry jak kilka lat. Kilka dobrych lat temu. No, to mają moi hiszpańscy ulubieńcy, pomocnicy. Zaczynamy rzut monetą. Ja oczywiście no, robiłem rzut monetą raz na Malcie, ale też mi nie wyszło. Dzisiaj pewnie też mi nie wyjdzie. Nie potrafię rzucać monetą, ale sprawdzamy. Ok, a właśnie nie powiedzieliśmy, kim będzie tym. No dobra, to Xavi będzie tym orzełkiem, a Iniesta będzie resztką. No i teraz sprawdzamy. O, proszę. Zaczynamy od Iniesty, czyli od prawej strony. Tutaj będzie Iniesta, a tu będzie Xavi. Tak więc zaczynamy, moi drodzy, od Iniesty. No właśnie, nawet tutaj przytacujemy jeszcze te setki, bo muszę o tym pamiętać właśnie, bo bym zapomniał. W takim razie, no dobra. Ja oczywiście nic tutaj nie kombinowałem w tych starzytkach, one wszystkie są oficjalnie zapakowane, tak więc tutaj mamy 3 po prawej i 3 po lewej. Ok, no i zaczynamy oficjalnie nasz pojedynek Xavi Hernandez Andres Iniesta. Zaczynamy od Iniesta, oczywiście tak nam moneta powiedziała. Ja otworzę ten, moi drodzy, poza kadrem tę starzytkę, ponieważ boję się, że ktoś tutaj strącę. Jest trochę niewygodnie, tutaj nie ma miejsca. No właśnie, a teraz już tak przejdę do jednego tematu. Właśnie w ostatnim odcinku otwieraliśmy przesyłkę, mega, mega przesyłka, super przesyłka Damcia Kolekcjonera. Normalnie rozwaliłeś ten system, tą przesyłką Damcią u mnie, normalnie. Jeszcze raz Ci za nią serdecznie dziękuję. Oczywiście karty wszystkie powkładałem już dawno do albumu. A już w sumie tydzień temu, patrzcie, dokładnie tydzień temu, dzisiaj mamy właśnie piątek. Dokładnie tydzień temu, patrzcie jak ten czas szybko leci. Dokładnie tydzień temu
otwieraliśmy tam przytyłkę, no nie wierzę. No, a teraz będzie kolejny odcinek. Dobra, lecimy. Mam tutaj jakąś kartę zakrytą, ale to pewnie będą bazówki, bo już tu widzę z tyłu kartę specjalną. Dobra, tu mamy karty specjalne. No, oczywiście nie spodziewałem się tutaj jakiegoś mega szału, bo w update'cie w ogóle jakoś super kart nie było oferowanych, super rzadkich, bo to jest oczywiście edycja update, czyli no nie taka pełna, tylko update, gdzie jest mniej trochę kart, więc jakby mniej jest tych takich na wartość. Dobra, tutaj mamy bazówki, widzicie, pokazałem wam już bez czytania, bo w międzyczasie gadałem na jakiś inny temat. Bazówki oczywiście będziemy odkładać na bok. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze wygląda, jak na razie pierwszy odcinek, będę się rozkręcać powoli. No i już od razu możecie mi pisać propozycje, jakiego byście chcieli następnego pojedynku, takiego kimkolwiek. I tu, moi drodzy, dobra, już bez wlekania, mamy Martineza, Jackson Martinez, Master tylko, nic wielkiego, i Fernando Torres, Impact Signing, Signing, nie wiem jak to się czyta. To są, no, tak bez szału, jak najbardziej bez szału, i nie stać dobywa takie karty. Teraz jedziemy z tym strzawim. Oczywiście ja wiem, moi drodzy, że jest taka opcja na YouTubie, że można sobie samemu komentarz dolajkować. No, oczywiście mam nadzieję, że tak nie będzie, że do takich rzeczy będzie najrzadziej dochodziło, bo w sensie, że nie będzie tak, że będzie tylko... O, sorry, przy ten nowy stół trochę. Mam nadzieję, że nie będzie takich rzeczy, że właśnie tylko jedna osoba sobie dolakuje. Bo trochę nie o to w tym chodzi, no ale mam nadzieję, że będzie inaczej. Moi drodzy, co to za saszetka? No, Szabi w tym momencie miażdży system. To jest, moi drodzy, patrzcie. Nawet wam pokażę, kurde, kogo my tu mamy, Inventi Venez. Eden Hazard. No ja nie mogę, no co ten Szabi zaszalał w tym momencie, no kurde. No patrzcie, to są jednak saszetki z blistra. Normalnie to nie wiem, czy byśmy takiego, taką kartę zdobyli. No mega sprawa. I w dodatku patrzcie, z mojego byłego ulubionego klubu FC Barcelona zdobywamy Round of 16. Nie no, w tym momencie chyba Szabi już powiedział szachmat. Nie wiem, no nie wiem, raczej już nie dobędziemy Inventi Venesa, no chyba że w tej samotnej saszetce. Tu mamy jeszcze takie bazówki. Arbeloa, widzicie, Giroud, Torres, widzicie, po raz kolejny, i nie Dembele, tylko Ramos. Taki podobny, bo on już nie gra Borussii właśnie. Dobra, no kurde, nie spodziewałem się tego. Chociaż nie, no w sumie się spodziewałem, ale nie wiedziałem, że dobędzie masz Inventi Venesa. Tutaj możemy, moi drodzy, jeszcze się przyjrzeć temu, co ile saszetek pada Inventi Venez. No dobra, tam nie wiem, czy uchwyci to kamera. Nie uchwyci tego, ale... Co, dwie są tylko karty do zdobycia i jedna na 60. No normalnie mega, moi drodzy, mega sprawa. Dobra, ale ci nie, tam jesteśmy już w sumie na połowie dokładnie. W połowie jesteśmy naszego unboxingu. A i oczywiście jak czegoś, coś niewyraźnie nie powiedziałem, coś niezrozumiałego i wy jeszcze nie znacie tych zasad, to piszcie mi pytania, dla mnie to nie ma problemu, jestem gotowy na każde pytanie. No ale myślę, że no, nie ma tutaj to dużo rozumieć, moi drodzy, to jest dokładnie taka sama zasada. Ja z góry zakładam, że wszyscy znają Sepka, bo kto by mógł z was nie znać, wy jako karciany kolekcjonerzy, właśnie Sepka, który obecnie ma najwięcej subskrypcji z tych karcianych kolekcjonerów YouTube'owych, więc no nie wierzę, żeby ktoś go nie znał. No i właśnie on robi to też tylko pojedynki, tak więc wydaje mi się, że no jak nie wiecie, po prostu to obejrzycie też u niego, jak chcecie. No ale ja oczywiście będziemy robić sobie te pojedynki i czasem będziecie już więcej wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Jak na razie będziemy robić pojedynki między kimkolwiek, no i już tak jak mówiłem wcześniej, piszcie mi jakąś propozycję. Tutaj właśnie mamy, widzicie, Fansa od Iniesty. No ale to i tak nie zmienia faktu, że jeszcze mu daleko do Szabiego. Nie wiem, czy w ogóle go dogoni. Berlin. Jeszcze druga karta specjalna. Jak widzicie, trochę przesunęło saszetki, bo
No, żeby po prostu się nasz wszystkie karty zmieściły dla bezpieczeństwa. Jeszcze mamy takie bazówki. Dobra, może damy sobie bliżej siebie trochę. Dobra, teraz szawi. Kolejna saszetka. Czekajcie, nie wiem, czy tam widać w kadrze te nożyczki. Musi być pusto. Okej. No, tu. Myślę, że szawi tym razem tutaj jakoś nie zaszaleje, bo widzę, że mamy Risinga, czyli taką, no, kolejną taką kartę z tej FT Porto. Bardzo, bardzo częsta. Juan Quintero, tutaj Rising. Tu już mamy bazówkę, czekajcie, to jeszcze druga specjalna, ale nie spodziewa się czegoś wielkiego. W takim razie Quintero i mam jeszcze, o! Myślałem, że to będzie Her Porto, a to jest Round of 16, no właśnie, Round of 16 z Manchester City. Kolejny round i kolejna, no w sumie nie kolejna, to już jest pierwsza taka karta z tej kategorii u Xaviego. I teraz zbieram, niestety już jest ostatnia saszetka. Może Iniesta to się pokaże. Zobaczymy, na to liczę. Przynajmniej będę miał fajną, dobrą kartę. O, kolejny round, no kurde. No w sumie jest ich dużo w tej edycji, więc nic dziwnego, że tak często wpadają. Atletico Madrid. Kurde, nie wiem. No dobra, załóżmy, że... Okej, tu mamy bazówki. Mam nadzieję, że wam to wszystko dokładnie pokazuję. Jeszcze raz wam pokażę, dla pewności. I tu jeszcze kolejna... O, jeszcze tu mamy kartę specjalną. Nastasić. Impact Signing. To jest oczywiście... Powtórka, no bo jak wiecie, mam kompletną tą edycję. Mam obecnie trzy kompletne. Z FIFA mi brakuje już mniej kart, chociaż teraz policzyłem, moi drodzy, brakuje mi jednak jeszcze tego trochę. Więcej niż się spodziewałem, nie kilkadziesiąt, a jeszcze ponad 100, no ale już na pewno nie kilkasetek wcześniej. Przed przetyłką oddam cię. Dobra, ostatnia saszetka od Xaviego. No i patrzymy się, czy coś fajnego nam wpadnie. Czy może Xavi podkreśli to, że po prostu jest pierwszy. No nie, no nie wierzę. To jest hit. To jest hit. Kurde, wiem, takiego przypadku jeszcze chyba nigdy nie miałem, żeby dwie karty Inventi Venice wpadały u jednego gościa. No czegoś takiego jeszcze nie było. Kurde, szkoda, że wcześniej nie popatrzyłem się, która saszetka jest skąd, no bo kurde, nie wiem, czy przypadkiem nie otwieramy tej saszetki, która nie była z blistra. No bo nie sądzę, żeby dwie saszetki bliższe i takie karty. Kurde, Inventi Venice, 1 na 60. Co tu się dzieje? No trochę żałuję, że Ibra nam nie wpadł. Ale oczywiście jak przyjdzie czas na jakiś konkurs, to na pewno go wystawię, bo już mam już w sumie dwie powtórki, więc będzie na pewno ktoś będzie, zrobię to z tym kartą. No kurde, nie no, Xavi już wiadomo. Wszystko już tutaj nam udowodnił, już pokazał nam wystarczająco dużo i już wiadomo, że to on wygra. Tu jeszcze mamy, no, Martineza po raz kolejny, widzicie, Dexon Martinez, Master. Tu jeszcze mamy takie karty bazowe. Dobra, moi drodzy, dzięki za uwagę. Oczywiście, moim zdaniem i myślę, że waszym też, Xavi tutaj wygrał. No bo co tutaj, kurde, mamy do powiedzenia. W Inventi Venice dokładnie te same, 1 na 60. Jedna karta Inventi Venice. No szkoda, że trochę Ibra nam nie padł, no ale trudno się mówi. Ważne, że jest. No tegoż takiego scenariusza, moi drodzy, to ja się w życiu nie spodziewałem. No super, super unboxing. Czekam na kolejne. No a też mam, nawet przygotowałem. Znaczy, bo jeszcze mam te szetki z tego też, których nie utworzyłem, też tylko były Spaja. Tak więc czekam na kolejne pojedynki, no ale oczywiście wy musicie mi napisać propozycję. No i przypominam jeszcze raz, że ta, która będzie miała najwięcej łapek w górę pod komentarzem, ta propozycja właśnie też się zrealizuje u mnie. Taki pojedynek, taką potyczkę w zasadzie zrobimy. Tak więc to jest pierwszy odcinek z serii saszetkowa potyczka. W tym pojedynku wygrał moim zdaniem Xavi. Iniesta zdecydowanie miał za mało. No nie za mało, ale przede wszystkim za słabe miał tej karty, żeby tutaj cokolwiek, no, to powiedzieć Xaviemu.
Dobra, trzymajcie się, moi drodzy. No i siemka.